Hejka, witam was bardzo serdecznie, gorąco w kolejnej środowej aktualizacji na moim kanale. Dzisiaj koło mnie wyjątkowo stoi Green Horse. Możesz się przywitać. Cześć, dzień dobry wszystkim. Tak, wyjątkowo dzisiaj ona ze mną nagrywa, bo w sumie nigdy jakoś tak z gościem specjalnym nie nagrywałam, więc jakby pierwszy raz też musi być, ale tak, co w dzisiejszej aktualizacji? Pójdź własne fajerwerki w zimowej wiosce, odliczaj do północy w doskonałym stylu dzięki zestawowi Nowy Jork. Rok, przepraszam. Świętuj Nowy Rok w zimowej wiosce. No dobra. I pozdrowienia. Sporo napisaliście tych rzeczy. Znowu. Bardzo dużo tego jest. No więc tak, pozdrawiam serdecznie Natalii, Wiktorię. Towe zapytała, czy kupić Anglika, czy Fryza chyba. Fryza? Tak. To ja bym wybrała Anglika, ale jakoś dziwnym trafem nie mogłam odpisać na wiadomość. Tak. Agnes Klamity Waverly? Penelope... jeszcze raz? Waverly? A, dobra. Hadley... Inoe? Czy jakoś tak? Masakra. Heter Anaje Bore i Karin. Te nazwiska są straszne. No dobra. I mam jeszcze tam zapisaną sobie Beatę. Chyba, tak mi się wydaje. Bo nie mogę napisać na pocztę, no ale dobra. Oczywiście pozdrawiam wszystkich z czatu, bo tu już Lidia, proszę bardzo, napisała. A tak by the way, to chodź do grupy. I jedziemy do wioski. Nie nazywasz się? Czekaj, bo i tak nazywali z grupy. A, no w sumie faktycznie. Dobra, trudno. Będę ciąć ten odcinek, jak nie wiem. Czy takie przybitki, jak ktoś nam nie wyjdzie i będziemy, zaczniemy się śmiać, to może być takie na szarym tle, wiesz o co chodzi? Takie... Tak. Ten dźwięk takie. Dobra, idziemy już do wioski. No i co, może najpierw pod tą choinkę, co? Gier. SSO napisało, że prezent ostatni będzie coś, czego się... Oj, stąd fajerwerki, okej. Okay. Patrz, coś jest. Co? No tu, puszczę fajerwerki, patrz. No, powiedziałam... Dobra. Dobra, mamy prezent. SSO napisało, że na 31 dostaniemy coś super ekstra, czego się nie spodziewaliśmy. Jak do tej pory, no chyba, że nam dadzą cały strój, bo jakby... Cześć, Koralin. Jejku, ja dopiero wstałam i mi się wszystko myli, dobra. Dzisiaj... Okej. Okay. Co o tym sądzisz? No, jest chyba git. W sensie, otworzyłam to siodło i go nie widzę. A dobra, widzę. Jest. No jest git, tylko że nie każdy jeździ w westernie. No i te kolory takie mogłyby być lepsze. Chociaż ja wiem, że do Bosala niby, ale dobra. Chciałabym zobaczyć jeszcze... O, dobra, i tu mamy ten nowy sklep z ubraniami. A nie, dobra, te siodła są inne. To mi się szczerze bardziej chyba podoba bardziej to ze sklepu. Bardziej. No dobra. No to co, teraz tutaj do sklepiku, co? Tak jest. Okej. Okay. Boję się, co tam zobaczę. Okej. Okay. Pierwsze, co mi się rzuciło, to ten garnitur. No, piękne stroje, naprawdę piękne. Zwłaszcza ta sukienka. Ja sobie ją kupię chyba, ale czekaj, ile ona... Trochę droga. To za szylingi uzbieram ją, kupię, tak. I te garnitury są ok. Ej nie, ta sukienka jakaś taka super ekstra nie jest, moim zdaniem. Chociaż staty ma. Chociaż tyle. Te buty są może... Nie wiem, co SSO odwaliło. To nie wygląda jak skarpetki, jeżeli tu miały być w ogóle skarpetki. Garnitury są spoko. No, te spoko, tak, ale... Ja kupiłam sobie sukienkę jakąś tam inną. Poczekaj, ja się tu wystroję. Patrz, kolejne dzwony. No i to jest to, co w tamtym roku w sumie. Patrz, jaką miałam piękną sukienkę. Omg.
Ja ją chyba też mam w szafie. Albo tutaj, nie wiem. Dobra, nieźle. Ten sklep jest ok. Garnitury i te spodnie są chyba najlepsze, moim zdaniem. A reszta to tak może być. A ty co sądzisz? Dokładnie tak samo. Ok, no dobra, fajnie. No i wkraczamy w strefę firę worków. Dzień dobry. Nawet mam w szafie jakieś, więc potem możemy puścić coś z tamtego roku. Oj, lampiony, proszę bardzo. Oj! Okej. Okay. Ja mam już kupione tutaj. Gdzie ty jesteś? A. Chodź, dobra, chodź. To ja mogę te puścić. Ja mogę puścić. Dobra, to, czy, to na koniec puścimy firę worka. Chodź tu. Ojejku. Ej, to, on się jara. Ten kozioł się jara. Gdzie ty jest? A tam jest. Kozioł się pali. Okej. Okay. Ej, bo może byś mu... Tak, mogę jeszcze panią Holdsworth podpali. Albo te malutkie. Nie, no dobra, przepraszam, bo ta gra by była zbyt brutalna. Tutaj sobie stoją koniki. Ale... Ojejku, patrz jakie... O, cześć Lidia! Siema. O, Lidia śledź, dzień dobry. Patrz jakie Jasper ma ten... ruchy. Super. Ej, bo ja nie mam tego, muzyki w... A, bo to jest Lisy piosenka. Dobra, to ściszę trochę. Idziemy tańczyć. Ja idę DJ-ować. Tutaj z tą panią. Ok. Kai. Możesz iść z drugiej strony, tu też jest komputer. Tak. No i można sobie... Oj, dobra. Może nie w czyjejś ręce. Trochę dużo tych stanowisk na fireworki. A to nie jest ta muzyka Raptora? Nie, to jest ten. To jest muzyka Lisy, ale ona jest jak trenujemy z tym burmistrzem kucykiem. No tak, co z tym Rickiem tam i on się jej pyta, czy nie chciałaby mieć własnego trenera i tak dalej, to wtedy tam jest. No. Ta muzyka jest spoko, ale kojarzy mi się tylko z tym wyścigiem. Jaki my talent mamy. Tak. No ale co tu nowego, prócz niczego nowego? W sumie to stare rzeczy głównie. No co? Pokażcie tu jeszcze to. Czemu nie mogę? No to taka aktualizacja może być, ale tak na koniec roku mogliby dać coś lepszego. No. Ta sukienka jest taka bardzo... przepełniona tym blaskiem. Odliczaj do północy. No co? Trochę nudne to. Fajne są przy te jakby... Nie wiem, jak to się nazywa. To jest fajnie przystrojone. Tym więcej takim. Postacie ruszaj się. O, dobrze. No okej. Okay. Zgubiłam konia w tym tłumie. O, tu jest. Gdzie ty jesteś? A, ok. Wszystkie takie same. Wszyscy mają karę fryzy. Nie, mój ma inną grzywę. Jest wyjątkowy. Tak. Ale kary jednak jest. Dobra, no pomijając to, że ten kozioł się jara i to jest chyba najciekawsza rzecz. A to jest ten sklepik? Co tam? Tak, to jest ten... O, ona. Ej, ale wyskitu, zobaczcie, jak tutaj wszystkie kształty nam ten garnitur wy... Takie hinduskie trochę jakby, nie? No. Ale nie, te garnitury serio, mi się podobają. Może kupię. Są spoko. Ale już mam chrypę. Dopiero zostałam, już mam chrypę, fajnie. A nie, patrz, nie mam tej sukienki.
Ale Tom mam w szafie na 100%. Przy okazji koło tego tutaj jest magazyn z kozłem, drugi chyba. A, czy nie będę musiała jechać do stajni. Okej, okay. No to dawaj, odpalamy firaworki. Dobrze. Ja o ile ja mam. Okej, czekam na ciebie. Ja muszę je najpierw znaleźć. O, dobra, tutaj mamy jakiś jeden. Więcej chyba nie mam. Dobra, trzeba mieć porządek. Ja mam każdy jakby rodzaj, więc... Więcej chyba nie mam, ale mogę puścić jeszcze lampiona. Jednego. Żeby nie było za bogato. Dobra, no to... Którego ty masz? A, ty masz wszystkie, okej. Okay. To gdzie ja mogę na przykład... A, tam mogę puścić, dobra. Czy ja mogę się jedząc na koniu puścić fajerwerkę? Możesz. Dobra, no, to puściłam. O, ładnie! Ej, fajnie! Fajnie to wygląda, czekaj. Nie mogę się na koniu puścić. It's me. Teraz ja. No, nie? Patrzę. Chcę to. A, myślałam... Na tem. To chyba było można. Oj, no szybko to... ej, ładne! Szkoda, że nie można bardziej ten, kamery. Nie fair trochę, dobra. O, fajnie. Okej! Okay. Uwaga. Aha. Ta się trochę zbagowała, bym powiedziała. Dobra, króliczku, bo ty nie biegałeś. Tak, te czerwone. Które czerwone? A. A taka leci do góry i tak tam wybucha. Ej, no ładne to jest. Mnie się podoba. Ja chcę teraz tą wielką puścić. To potem na lampiony. Czy coś. Krągło. Dobra. Czekaj. Ja chcę tą gigantyczną puścić, ale one są tu. To ta jest gigantyczna chyba. To jest słoneczko. To nie wyleci no to... nawet. To będzie się jarać tylko. No ale jest git. Ok. Dobra, fajnie. To ten, to chodź na lampiony. Ja mam fioletowy. A ja nie mam, ale to nic. To ja puszczę. Wow. Magic. Ej, kto na środku lodu, na środku jeziora z lodem, tam daje te jakby lampiony. Faktycznie! Ja wcześniej tego nie zauważyłam. Przecież jak ktoś się poścignie na lodzie, może w to wylecieć i to steranować. Dobre przemyślenie. No dobra. To lampion sobie poleciał. Aktualizację obczaiłyśmy, tak? Chyba tak, bo dobrze powiedziałam. Nie wiem. No dobra, tak czy siak to już koniec aktualizacji. Za tydzień będzie, że to jeszcze nie koniec zimy. Napiszcie koniecznie, jak wam się ta aktualizacja podobała, a co wy na to, żeby zrobić sobie dzisiaj live'a? Co? Może dzisiaj będzie live'a? Co wy na to? Tak, na zakończenie roku. Jeszcze. W ogóle ja sobie nie wyobrażam, że jutro jest... Fajna sprawa. Co? Live'a i fajna sprawa. Tak. Tak by the way, to Sophie występowała w moim filmie. Gwiazdka z nieba, to jest główna bohaterka, proszę bardzo. I ona jest też moderatorką u mnie na kanale, więc... proszę bardzo, bardzo ważna osoba. No więc tak. Dzisiaj może będzie live'a. Właśnie, ten koło godziny, nie wiem, może 15, 16, coś około tego. Tak dwie godzinki max, bo dłużej się nie opłaca. Może w końcu wezmę się za trenowanie tych koni, bo sama to ja tego w życiu nie zrobię. No i co? To tyle na dzisiaj. Chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i subskrypcję tam na dole. I to w sumie tyle. Więc szczęśliwego nowego roku, kochani, i pa, pa! Pa!